Cześć kochani, dzień dobry, witam was dzisiaj z miejsca pasażera, a to dlatego, że jest ze mną mój mąż, który właśnie tankuje samochód i słuchajcie, wybieramy się do IKEA, tak jak już widzicie po tytule, także mam nadzieję, że powstanie nam cały vlog z tego wyjazdu, z tego miejsca. Zobaczymy, co tam ciekawego w IKEA słychać. My jedziemy docelowo, słuchajcie, po materac. Potrzebujemy nowego materaca, wygodnego materaca przede wszystkim, no ale porozglądam się, bo oczywiście tam na pewno będzie wiele ciekawych rzeczy. Wow, coś tu mnie oświetliło. I dobrze, kochani, nie przedłużam tego wstępu. Uciekam, bo chcę kupić sobie gorącą czekoladę na stacji, także pędzę. Cieszysz się, że jesteś w IKEA? Marzyłem. Marzyłem o tym przez pół roku. Tak myślałam. No, pół roku, ale i tak ostatnio ci się udało, ponieważ byłam sama z Nadią. Widzisz? Ty to masz szczęście. Wszystko w IKEA. Na razie znaleźliśmy wygodne kanapy. Zostajemy tu. I jest dział, który nas interesuje. Aluś, testuj. Ale by było. Szukamy idealnego materaca. Ten jest super. Oleg, ja chcę ten. Chyba ja będę miała inny i Olek będzie miał inny. Wstawiamy dwa łóżka. To jest ten. On jest chyba średnio twardy? Dobrze mu? Nie, twardy. Okej. A ten był średnio twardy. Okej. Mnie coś te średnio twarde właśnie. A mi ten twardy się, ten ona przypadł się na nim. Podchodź jeszcze raz. Ale dajmy do porozumienia. No też jest. Tak. Ja bym chciał tego wziął. Nie? No. W porządku. Gdzie zobaczy tamtą z tamtej strony? Sprawdź jeszcze ten, który jest moim faworytem. Moim faworytem. Materac wybraliśmy, teraz ochraniacz. Może wam pokażę, który materac zdecydowaliśmy. Czekajcie, żeby tu nikogo nie ujmować. O! Zdecydowaliśmy się na ten. Sprężynowy i on jest twardy. Bardzo wygodny się wydaje być, także super. To jest nasz rozmiar. I zobaczcie, od razu jest tutaj jego cena. Także tak. One tutaj są w ogóle wystawione. To może tak wam pokażę. Super. Obyśmy byli zadowoleni. Ale ładne osłonki. Śliczne. 15 zł kosztują, ale powiem wam szczerze, że one nie za bardzo mi pasują, ale jeżeli wy macie taki styl u siebie, to super. O, ciekawe, co tym razem moja córka by tu wybrała. Ja myślę, że wyszłybyśmy z tym tygrysem. Obstawiasz, że co Nadusia by wybrała? Jak była ze mną, to wzięła największego pieska, jaki tu był. No to pieska tego ma już. Tak, tak. A teraz pewnie by brała tygrysa, nie? Jaki jamniczek. Albo słonia. Słonia by brała? No, ciekawe. Patrz. Albo tego psa. Albo, o, faktycznie, albo tego psa by brała. Oj, nie byłoby to takie proste. A dopiero, Oluś, mówiłeś, że ma nasza córka za dużo pluszaków. No ale kupimy kolejnego. O, jaki fajny. A tam były pandy, tak? Małe, czy co? Czy kangurki? Nie pamiętam. Koale, koale. Ojej, bierzemy jej taki? Ale super.
Czy są dinozaury? Sama nie wiem. Ale może słonie. Słoni nie ma. To były koale. Też ładne. Idę jeszcze zobaczyć na klocki, jakie tutaj są. O! O, kotek. Też ładny. Czy są w ogóle jakieś klocki? No, są takie drewniane. Proszę bardzo. O, i takie a la Lego. Może te... To nie ala, to Lego. Wow. Wow, ale są teraz wielkie zestawy flomastrów. Pamiętasz, my kupowałyśmy to, połowy z tego były. Ekstra. Tutaj jakieś ramki? Tak, obrazy można sobie stworzyć. Ekstra. Te kredki można wodą jakby rozpuszczać i pędzelkiem i będą jak farby. Jacie, to jest super. Ja pamiętam to z dzieciństwa. My dzisiaj już w zasadzie po obiedzie, dlatego tak skromnie w Ikei. Zobaczcie, mam tu sos tysiąca wysp do sałatki z kurczakiem, a tutaj mój ukochany torcik. Ja uwielbiam to ciasto, jak tu jestem, zawsze muszę zjeść. I do tego soczek. Olek poszedł po kawę, stwierdził, że nie będzie nic jadł, tylko jakieś ciasto. Także tak. I zorientowałam się, że nie mam sztućców, więc muszę wrócić. No zobaczcie, mój mąż takie ciacho sobie wybrał, ale on to wziął w tej strefie kawiarni. Ja zostaję przy tym. Mam już sztućce, mogę jeść. Wow, patrzcie, jak to jest ładne. Pięknie to wygląda. Co tu mamy jeszcze z tego? Ściereczkę, bieżnik. Wow. I mamy to. Po to przyjechaliśmy, a tu cały wózek. Zmieścimy to? Dobra, to wciągamy. Musi. Nie przygotowaliśmy innego auta. Nie, to jest tu nasza. Uwielbiasz, co? Wow! To i tak nie szafa, Olek. Godzina prawie 20, ale słuchajcie, nigdy nie jest za późno, żeby umyć samochód, także tak, mój mąż właśnie to robi, a ja czekam na niego, jeszcze za chwilkę wpadnę tylko do Lidla, zrobię takie maleńkie, dosłownie, zakupy i do domku, do naszej córci. No mam nadzieję, że rzeczy, które dla niej wybrałam, spodobają jej się, zwłaszcza będziemy miały dużą frajdę z tych kredek. I kupiłam jej takie fajne farbki, to wam pokażę, myślę, w kolejnym vlogu. Będzie tworzyć, słuchajcie, będzie tworzyć arcydzieła. I tak, moi drodzy, i w ogóle całe zakupy, bo tam kilka pierdółek kupiłam, nie ukrywam, pokażę wam, umówmy się, w następnym vlogu, bo teraz wrócę, będzie już dość późno. Także tak, kochani, dziękuję wam za dziś. Mam nadzieję, że taki luźny, spontaniczny vlog z wypadu do Ikea wam się podobał.
koniecznie dajcie znać, czy lubicie IKEA, za co lubicie ten sklep i czy faktycznie jest tak, że jak wchodzicie po jedną rzecz, to z nią wychodzicie, bo u mnie to się nie sprawdza. Naprawdę, to po prostu jest chyba niemożliwe. Zawsze wpadnie coś w oko. Ja też, moi drodzy, od jakiegoś czasu staram się, jeżeli już muszę tam jechać, to w tygodniu, dlatego że w weekend, no generalnie w soboty, bo teraz niedzielę raczej w większości są niehandlowe i dobrze, to nie ukrywam właśnie, że no weekendy to jest tam mordęga, gdyż tych ludzi jest naprawdę ogrom. A dzisiaj, słuchajcie, luz bluz, dlatego że środek tygodnia. Także tak, dobrze, nie przedłużam. Dziękuję Wam pięknie, że ze mną byliście. Cały czas niezmiennie zachęcam do subskrypcji kanału. Ja publikuję dla Was 3 razy w tygodniu. Wtorek, czwartek o godzinie 20 i w sobotę do śniadanka o godzinie 8 dostajecie ode mnie filmy, także zapraszam. Tematyka wszelaka. Trzymajcie się, kochani, cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.